zapas czasu, więc po prostu na wybory na pewno pójdę, natomiast co do szczegółów po prostu jeszcze się zastanowię. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Na kogo zagłosuje pan w nadchodzących wyborach parlamentarnych? Jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji. Wie pan, wybór jest strasznie trudny. Najbliższe sondaże pokazują niewielkie wahnięcia pomiędzy partią rządzącą a pozostałymi ugrupowaniami, ale to do ostatniego momentu nie będzie wiadomo. Ale sugeruje się pan tylko sondażami, czy ma pan ulubioną partię? No, ja nie sugeruję się sondażami. Pewne zorientowanie polityczne mam i myślę, że tym się będę kierował. Czy możemy poznać to zorientowanie? Nie, niestety nie. Nie zdradzi pan nawet, jakiego ma ulubionego kandydata? Nie. Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie. Powiedzcie mi, na kogo zagłosujecie w nadchodzących wyborach parlamentarnych? Na jaką opcję polityczną bądź kandydata? Osobiście nie jestem pełnoletnia, więc nie będę głosowała. Rozumiem. A twój kolega? Ja tak samo nie jestem pełnoletni ogólnie, ale jakbym miał głosować, to tylko i wyłącznie na PO. Tylko i wyłącznie? A czym to jest podyktowane? Nie wiem. Nie wiem, nie powiem teraz panu. Rozumiem. A twoje sympatie polityczne są podobne? Ja nie mam. Jeżeli bym miała iść, to oddałabym pusty głos. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Na kogo zagłosuje pan w nadchodzących wyborach parlamentarnych? Nie wiem. Jeszcze nie zadecydowałem. Czyli nie ma pan swojej ulubionej opcji?